Cześć, witam bardzo serdecznie, tu Magda. Zapytam Cię dziś tak, czy po posiłku czujesz się zmęczony, czy też tryskasz energią? Jeśli po zjedzonym lunchu masz ochotę położyć się na kilka godzin do łóżka i przespać się, to zastanowiłabym się, dlaczego tak jest. Warto zwrócić uwagę na to, co jesz. Oczywiście na samym początku należy wykluczyć choroby typu cukrzyca, gdyż ona może powodować senność. No i oczywiście, jeśli zarwałeś noc, to masz prawo czuć się niewyspany. Jeśli zdarza się to raz na jakiś czas, to myślę, że nie jest to problem, każdemu z nas się to zdarza. Ale jeśli czujesz się ospały, senny, bez ochoty do życia na co dzień, gdzieś tutaj musi być problem. Zwróciłabym w tym momencie uwagę na to, co jesz i ile jesz. Ilość tutaj ma duże znaczenie, dosłownie, gdyż jeśli posiłek jest zbyt duży, nasz organizm stara się skupić całą energię na trawienie tego posiłku, a nie na przykład na myślenie czy na jakiekolwiek inne czynności. Następnie warto zwrócić uwagę na to, co jesz. I tutaj jeśli chodzi o taki posiłek w ciągu dnia na lunch, to najlepsze połączenie jest warzyw z białkiem, czyli na przykład sałatka, powiedzmy, z tuńczykiem, sałatka z mięsem, sałatka z ciecierzycą lub warzywa na przykład gotowane na parze z mięsem lub fasolą, jakimkolwiek innym rodzajem białka. Jeśli zjemy za dużo węglowodanów na lunch, to będziemy senni, gdyż wydziela się duża ilość insuliny oraz serotoniny. Serotonina kojarzy nam się ze snem, pomaga ona w zasypianiu. Pamiętaj również o tym, aby utrzymywać poziom cukru we krwi na równym poziomie w ciągu dnia. Jeśli z samego rana zjesz coś, co zawiera dużą ilość cukru, dostaniesz taki zastrzyk energii praktycznie od razu, ale następnie insulina zbije poziom cukru za nisko i będziesz mieć dołek, przy czym będziesz się czuł, jak będziesz po prostu chciał sobie podwyższyć ten, dodać ten sobie zastrzyk energii jeszcze raz, i to jest takie błędne koło, będziesz potrzebował cały czas jakiegoś wspomagania w postaci cukru czy też węglowodanów prostych. Często ospałość powoduje również przeładowanie toksyczne i warto oczyszczać regularnie na porządku dziennym organizm z toksyn. W tym pomoże Ci lignan primwitalny. Więcej informacji na temat lignanu kliknij tutaj. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.